Jak ja tam jeździłem, za pierwszym razem ja nie potrafiłem ruszyć, bo pierwszy raz w ogóle auto miałem, nie potrafiłem ruszyć, to za każdym razem jak mi auto gasło, to mi kazał robić 50 pompek. To ja tego pierwszego dnia to chyba z 1000 pompek zrobiłem, naprawdę. Dobra szkoła. Tak, no, ale z takich prawdziwych sytuacji, powiedzmy niebezpiecznych, to raz cholerę złapałem, to bardziej właśnie przez cholerę? Te insekty. Tak, to dostałem właśnie cholery, to jak byłem na, to była też śmieszna sytuacja, byliśmy na patrolu, był nowy szef sekcji. Wydalony z Legii po 6 latach służby, którą ukończył w stopniu kaprala. Ma za sobą 2 lata służby w 3 Regimencie Piechoty Legii Cudzoziemskiej oraz 3 lata służby w 2 Regimencie Legii Cudzoziemskiej, z którym w 2022 roku był na misji w Nigrze. Kilkukrotnie uczestniczył w misjach Vigipirat, patrolując Paryż. Ma za sobą start na połowie dystansu Ironmana i przygotowuje się do startu na pełnym dystansie już w przyszłym roku. Moim dzisiejszym gościem, najmłodszy wojak w historii tego programu, bośmy dzisiaj się dowiedzieli, ile masz lat, Kacper Musiał. Witam Tomek, witam widzów. Muszę przypomnieć, bo zostałem przywołany do porządku, żeby wspomnieć o naszych partnerach kanału, którym jest firma Pitbull, firma Helicon oraz partnerem tego odcinka jest I Am Inspiration. Czym jest I Am Inspiracja, co się dowiemy w dalszej części tego podcastu. To jest. Ja tradycyjnie chciałem tutaj wręczyć koszulkę naszego programu z napięknym zrywalem, taką jak tutaj widzisz, wisi. O. I proszę bardzo, dziękujemy gift. A ja tutaj mam coś dla ciebie, takiego chyba jeszcze nie masz, tutaj z mojej kompanii, z mojego regimentu. Kolejny coin. Kurczę, już mamy tyle tych coinów, że nawet jak zrobimy półkę, jak zrobimy półkę, to chyba się już złamie pod ciężarem tego wszystkiego, no ale to on jest zacny. Druga kompania, drugi regiment. No to co, lećmy z tymi naszymi pytaniami, bo jest ich sporo. Sam tutaj mam swoich kilka, ale jest też dużo z komentarzy. Przede wszystkim to może być ciekawe dla naszego widza, bo tutaj się przed programem przyznałeś, ile ty masz lat. Ja mam 25 lat. Do Legii poszedłem, jak miałem 19 i 6 lat byłem w służbie. 19 lat i zostałeś legionistą. Tak jest. To jeszcze raz, co to się stało w tej głowie, że poszedłeś do Legii, a nie poszedłeś do naszego polskiego wojska? No więc tak, jak miałem to 18 lat, to sobie zrobiłem służbę przygotowawczą w Polsce. Byłem przez 4 miesiące na służbie przygotowawczej. No i później chciałem kontynuować swoją karierę wojskową, no bo stwierdziłem, że wojsko mi się podoba, trzeba coś robić w tym kierunku. No i po rozmowach z kapralami, czy tam z osobami, które były wtedy już w służbie, dowiedziałem się, że mając 18 lat i nieskończone liceum, bez prawa jazdy, to raczej marne szanse, żebym zrobił jakąś tam zawrotną karierę w naszym polskim wojsku, o ile w ogóle by się dostanę. Więc powiedzieli mi, że mam dwie opcje. Albo sobie poczekam, trzy w sumie, albo sobie poczekam na etat w Polsce w jakiejś normalnej jednostce, albo spróbuję selekcji do jednostek specjalnych. Dla mnie to była kompletna abstrakcja. A dlaczego właśnie to była abstrakcja dla ciebie? Nie wiedziałeś nic o jednostkach specjalnych? Czy... Ja kojarzyłem jednostki specjalne, zresztą potem już tak samo zacząłem kojarzyć Legię w podobny sposób, jak się okazało niesłusznie, jako takie jednostki, gdzie żeby się dostać, to już trzeba być naprawdę wyszkolonym na 1000%, zresztą nadal tak uważam, że osoby, które się tam dostają, to nie tylko fizycznie są bardzo mocne, ale też przede wszystkim są mega inteligentne. Ja wiedziałem, że o ile fizycznie będę w stanie zrobić bardzo wiele, żeby się przygotować, no to uważałem, że nie mam takich umiejętności, które by mi dawały tą możliwość, aby przejść przez te testy do jednostek specjalnych, bo jednak tam trzeba umieć pracować samodzielnie, umieć dobrze pracować z mapą, być takim dosyć bystrym i takim, powiedzmy, obrotnym. Ja się nigdy za takiego nie uważałem, więc stwierdziłem, że sobie to odpuszczę. No i powiedzieli mi, że jak nie, to nie wiem, do Legii. A ja mówię, co to jest ta Legia? No i wtedy się właśnie zaczęło. Zacząłeś googlować czy czytać? Najpierw w ogóle zacząłem googlować i czytać. Później była rozmowa z moim tatą i on mi właśnie powiedział, mówi, przecież Legia to jest ten film, co tak lubisz, co tam Van Damme grał. Ja mówię, czekaj, no to jest ten, co tam po pustyni ratował. Mówi, tak, to jest ten. Mówię, to ja słuchaj, ja mam kolegę, który... A, i potem się dowiedziałem, że mój tata ma kolegę, który jest właśnie w służbie. Mówi, to wiesz co, zadzwonisz do niego, on ci wszystko powie, no to zobaczymy. No i zadzwoniłem tam któregoś dnia. Już miałem w ogóle bilet kupiony, bo to było bezpośrednio po zakończeniu służby przygotowawczej. Ja już miałem kupiony bilet i tylko tak
informacyjnie zadzwoniłem, że co to jest ta Legia. No i powiedział, że słuchaj, masz regimenty piechoty, masz regiment spadochronowy. No jak przyjdziesz, to będziesz się, pytaj się o regimenty albo spadochronowy, albo piechoty, albo powiedz, że do Gujany, jak będzie miejsce. No ale to zobaczymy. No i tak się właśnie stało, że się dostałem do Gujany, a później do piechoty. No a gdzie aplikowałeś, do jakiego wojska, jak byłeś jeszcze w tej służbie przygotowawczej? Jak byłem w służbie przygotowawczej, to byłem w Szczecinie w ogóle. Tam robiłem służbę przygotowawczą. Ty jesteś ze Śląska. Ja jestem ze Śląska, z Bytomia, z Katowic. To blisko cię rzucili. No, wysłali mnie na drugi koniec Polski. Zresztą już okazało się, że nie pierwszy raz mnie tak wojsko wysyła. No, więc ja docelowo chciałem próbować gdzieś w okolicach właśnie startować do jakichś jednostek. No i w okolicach mamy Gliwice. Tutaj też o Krakowie myślałem, o Lublińcu ewentualnie. Albo stwierdziłem, że no, jak mam czekać na przyjęcie na etat, to już wolę do tej Francji jechać tam spróbować. Najwyżej jak się nie uda, to wrócę i spróbuję do polskiego wojska. No i jak w domu w ogóle zareagowali rodzice na to, no, że jedziesz do Francji? No tata to od razu wiedział, bo jak, tam już, jak się zacząłem o to pytać, to już przypuszczał, o co może chodzić. Mówi, no spróbujesz, zobaczymy, albo się dostaniesz, albo nie. Tak wiedziałem, że tak, może zobaczymy. No jak mi to wojsko powiedział, no jak ci się w polskim wojsku spodobało, no to zobaczymy, jak tam ci się spodoba. Mama to od razu, jaka Legia, co ty mówisz w ogóle, co to jest, gdzie to jest? Musiałem jej wszystko wytłumaczyć i powiedzieć jej, że przez jakiś czas kontaktu ze mną nie będzie to oczywiście. No powiedziała mi, że tak samo, też tak nie dowierzała, mówiła, no to zobaczymy, no to jak się dostaniesz, to będziemy wiedzieć, co dalej, no to wtedy będziemy myśleć. No a rozumiem, że język francuski był ogarnięty, tak? Nie, ja francuskiego w ogóle nie znam. Żeli popą, idę ulicą, tak? Gwiazdy tak świecą. Bonjour. Bonjour, madame. Tak, dokładnie. Ja miałem tam jakiś francuski w szkole, ale to był taki bardzo bazowy język, także. No to właśnie mnie to zawsze zastanawia. Jedzie, kurczę, Polak do Francji, do Legii, ląduje tam drą tą koparę po francusku. Ty stoisz i co? I patrzysz, rozglądasz się, co oni robią, też to robisz? Tak, dokładnie, tak to wygląda. Wiesz co, pamiętasz, że to jest nawet kiedy do ciebie dociera, że ty zaczynasz to wszystko łapać, ten język rozumiesz, to komunikujesz się, ile to tak zajmuje? To się bardzo szybko. W ogóle to jest jedna z metod nauki. Ja się kiedyś tym interesowałem. To jest, się nazywa metoda armii właśnie. To osoby, które się interesują nauką, to o tym wiedzą, że metoda armii ma to do siebie, że bardzo szybko się łapie, bo działasz w stresie i masz proste komendy, gdzie widzisz, co się dzieje i musisz się uczyć słów. Ale z drugiej strony to działa szybko i doraźnie, tylko że później jest problem z rozwijaniem tego języka. A wiesz, jak to się kończy później w cywilu, bo mi jeden tutaj legionista opowiadał kiedyś, nie? Tak. Że jest... idziesz na pocztę, daj mi ten list. Tak. Już. A tam wszyscy... Panie! To ja mam lepszą historię, jak ja byłem u lekarza kiedyś właśnie też z armii, no lekarz cywilny. No i tam wołali mnie po nazwisku, to wstałem i obecny od razu, wiesz, się zerwał. No to jest rycie bani. Jest, jest. Po jakim czasie opanowałeś ten francuski? Ja dosyć szybko, tak już komunikatywnie, żeby rozmawiać, to myślę, że jak już skończyłem tą moją instrukcję, jak zacząłem przygotowania do wyjazdu do Gujany, to już po tych przygotowaniach mówiłem tak, że każdy mnie rozumiał, ja też ludzi rozumiałem, także mnie ogólnie szybko język wchodził. Myślę, że teraz jestem na takim poziomie, że się dogadam z każdym po francusku. Ostatnio miałem sytuację właśnie, że na siłowni, gdzie teraz pracuję, przyszła pani z Maroka i swobodnie z nią rozmawiałem, też cały trening je zrobiłem po francusku. No i to mnie tak stwierdziło w przekonaniu, że nawet po tym pół roku już po powrocie z Francji dalej umiem się tam dogadać z ludźmi. Mi nie bez problemu. A ćwiczysz język mówię, dalej? Daj. Ćwiczysz dalej język? Praktykujesz? Nie? Mało już. Jedynie jak dzwonię do kolegów właśnie czasami z Legii, ale to jest sporadycznie raz na tydzień, dwa. Kiedyś się uczyłem jeszcze, jak byłem w służbie, to wziąłem sobie lekcje dodatkowe po prostu francuskiego, żeby się nauczyć gramatyki i ortografii. No a teraz tak, nie jest mi to do niczego w sumie potrzebne na ten moment. A powiedz mi, jak tam jesteś z innymi takimi młodymi chłopakami, nie? No to jest coś takiego, że nie wiem, macie czas, żeby porozmawiać, dlaczego tu każdy się, nie wiem, znalazł? To tak, takiego jest tej Legii, że tam ciągną ci ludzie ze świata. Pewnie, że tak. I tutaj już na samym początku, jak się jest w tym Aubagne całym, podczas rekrutacji, ja akurat byłem w Paryżu, później byłem w Aubagne, to tam widzisz ludzi z całego świata, no wiadomo, najpierw po angielsku, chyba, że trafisz na kogoś akurat z twojego kraju, no to w swoim języku. No i się pytasz, nie, co tu robisz w ogóle, skąd przyjechałeś, jakie plany i tak dalej. No i większość osób na samym początku mówi, że oni tu zostaną na zawsze. Oni tu zostaną na zawsze, wszyscy pójdą do spadochroniarzy, do drugiego repu, wszyscy pójdą albo do Gujany, albo ten, a potem się okazuje, że widzą, jaka jest rzeczywistość, zrobią sobie instrukcje przez 4 miesiące i już się nie zmienia. Już się stresu najedli przez 4 miesiące i wybierają jakieś tam regimenty, powiedzmy, bardziej takie rekreacyjne. Jakie to są rekreacyjne? No, dla mnie czym się zajmują właśnie rekreacyjne regimenty? Bo myślałem, że to je tak jest, wszyscy są na podobnym poziomie. Ogólnie to w Legii masz tak.
w Legii jest drugi regiment piechoty Legii Cudzoziemskiej, no to jest piechota. Trzeci regiment Legii to jest też piechota, to jest w Gujanie. Drugi regiment spadochronowy jest na Korsyce i to są takie trzy regimenty, powiedzmy, które trzymają poziom, gdzie się mówi, że żołnierze są zdyscyplinowani. Zresztą to też widać na różnego rodzaju stażach, właśnie na stażu kaprala albo sierżanta, że zawsze osoby z tych regimentów kończą jako pierwsze. Dla mnie takim rekreacyjnym regimentem zawsze była inżynieria, ten żeni cały. No i ogólnie poza tą sekcją specjalną, która jest w drugim regimencie, przepraszam, która jest w tym drugim regimencie, ta druga sekcja, ta sekcja specjalna komandosów górskich, ona jest w drugim regu, czyli drugi regiment inżynierii, to poza tym według mnie ta inżynieria, czyli ten pierwszy regiment inżynierii i drugi regiment inżynierii, to są takie regimenty rekreacyjne, no bo oni tam się uczą o tych minach. Ja byłem z nimi na misji, widziałem, jak oni powiedzmy funkcjonują, tam za dużo stresu nie ma. U nas to jest stres od rana do wieczora. Więc ci żołnierze są po prostu przyzwyczajeni do takiego, bo oni tam też się mają uczyć, tam jest dużo teorii, więc oni też nie są nauczeni tego, żeby pod taką presją działać. No nie, no bo są typowo jaki, tylko tak, inżynierowie, budowniczy. Dokładnie. No to masz inżynierię, kawaleria jest taka pomiędzy, no w kawalerii też się zdarzają sekcje takie bardziej, powiedzmy, gdzie widać, że ci żołnierze są zdyscyplinowani, no ale tak jak mówię, główna różnica to jest dyscyplina, no i to, jak ktoś się obsługuje z bronią, bo co z tego, że on potrafi ci rozbroić ładunek albo zna budowę ładunku wybuchowego, jak on nie potrafi dobrze z karabinu strzelać, albo przejdzie, zrobi marsz 30 km i chłop na drugi dzień jest nieprzytomny. No tak, no ale jego zadania są inne, nie? Do innych zadań jest. Tak, z tym, że tutaj właśnie w Legia tym się różni od Wojska Polskiego, że o ile w Wojsku Polskim, wiesz, możesz mówić, że ty masz taką specjalizację, że jesteś kierowcą, no to po co masz biegać z moździerzą, no to w Legii tego nie ma. W Legii każdy regiment jako bazę, wszyscy są piechotą. To jest taka dodatkowa specjalizacja, że ktoś jest inżynierii, albo ktoś tam jest, nie wiem, kierowcą i tak dalej. Zawsze każdy musi mieć podstawę jako piechota. A powiedz mi, bo ostatnio był taki gość, który służył w amerykańskiej armii i tam mówił o tym, że na kurs Navy Sealsów przysłali litewskiego żołnierza, który przyjął uczyć się z podwodnego spawania. Mieliście takie akcje, że ktoś tam trafił przypadkowo, myłkowo? Wiecie, ja słyszałem taką historię, że żołnierze polscy, którzy przyjechali na staż do Gujany, to słyszałem akurat od żołnierzy, od Polaka tego nigdy nie słyszałem, ale od innych narodowości to mi dużo osób wspominało, no bo wiadomo, my swoich będziemy bronić. Ale nie wiem, czy tam przyjechało JWK, czy przyjechał GROM, która jest z polskich jednostek specjalnych i w każdym razie oni mieli zrobić staż, no docelowo staż, staż to jest walka w terenie, walka w dżungli, o, tak byś to nazwał po polsku. Zielona taktyka. Tak, zielona taktyka, no. I wiesz, oni przyjechali, żeby się uczyć, nie żeby ich tam ktoś ciorał. A wiesz, w Legii większość tych staży jednak polega na tym, że jest takie przetrwanie trochę, taki survival. No i powiedzieli po tygodniu, że oni tu nie są po to, żeby biegać z jakimiś gałęziami po lesie, albo z jakimś pniem, albo za karę pompować, tylko oni tu się przejechali uczyć. Więc tak się trochę pomylili, powiedzmy, z miejscem i ze stażem. No i wiadomo, tam nasi instruktorzy się tam śmiali z tego, tak, że polskie jednostki specjalne nie dały rady. No a z drugiej strony, no pomyśl, jesteś żołnierzem jednostek specjalnych, jesteś wyszkolony, ty się już przeciorałeś idąc do tych jednostek specjalnych, to po co ty masz jechać gdzieś na drugi koniec świata, żeby zamiast się uczyć biegać po lesie, wiesz, u nas, tak jak u nas, biegając z pniami, albo za karę, wiesz, strugać busole z drzewa, nie? No to jest też takie... To była forma testu, nie? No, albo forma testu, no. A powiedz mi, jak wyglądają takie pierwsze dni w Legii? Pierwsze dni? Ja... Przyjeżdżasz, instalujesz się, dostajesz tam... Wydrą się na ciebie, że nic nie rozumiesz i tak dalej. I co, tak. Co się dzieje dalej? Jak tam się odnajdujesz, nie? Patrzysz się na kolegów, to... No tak to dokładnie wygląda, tak. Co ja tu kurna robię, tak? Gdzie ja wylądowałem? Po co mi to było? Wiesz co, w Paryżu akurat było tak jeszcze w miarę przyjaźnie, powiedzmy. No bo tam wiadomo, są zbiórki tam o każdej pewnej godzinie, no to potem już orientujesz, że jedna to jest na obiad, druga to jest chyba jakaś zbiórka, żeby nas policzyć, trzecia to jest jakaś tam zbiórka na kolację i w Paryżu praktycznie przez cały dzień siedzisz na takiej świetlicy. No i tam masz piłkarzyki, tam masz drążki, tam sobie możesz posiedzieć i pogadać. Później jak jedziesz do Aubagne, to tam się już zaczynasz uczyć kodu legionisty. Znaczy, to czas wolny spędzasz na tym, że próbują ci cali frankofoni ci wbić do głowy, czyli ci francuskojęzyczni, jak, wiesz, poprawnie wymawiać ten kod legionisty i musisz się go nauczyć. A co to jest ten kod legionisty? To jest taki kod, którego się musi nauczyć każdy legionista. Dużo legionistów po czasie go zapomina, niestety, a to nie przynosi nic dobrego. W każdym razie on jest taki siedmiowierszowy kod, w którym jest mowa o tym, że każdy legionista to jest twój brat, o tym, że jak powinien się zachować żołnierz, że powinien się utrzymać w czystości swój budynek, swojemu... Takie przekazania legionisty. Takie przekazania legionisty, tak jest. No i co, przydają się w cywilu teraz? O, w cywilu nie bardzo, niestety. Ale takie, wiesz, takie, powiedzmy... Nie ma zaplecza. Dokładnie. Ale takie podstawy, żeby, wiesz, niezależnie od narodowości, czy tam... Żeby szanować każdego człowieka, to myślę, że się przydają tak życiowo.
No jak już poznajesz ten kod, to co się dzieje dalej? Ile tam czasu zajmuje to całe szkolenie, zanim trafisz tam, gdzie chciałeś trafić? No więc tak, najpierw przechodzisz instrukcję w Castle, to jest 4 miesiące. No i tam podczas tej instrukcji masz, najpierw jedziesz na farmę na miesiąc i tam się uczysz podstaw właśnie taktyki. No i tam więcej to polega na tym, że cię uczą, jak posługiwać broń, jakieś podstawowe szyki, dużo śpiewasz, dużo maszerujesz, dużo śpiewasz. Tam co tydzień są marsze i marsze są wydłużane. Z każdego poranka jest sport, czyli jest, zazwyczaj jest bieganie, później jest jakiś sport siłowy. Ja jeszcze jak byłem, to było wchodzenie na linę, teraz już tego wchodzenia na linę jest coraz mniej, bo zmienili testy. Jak ja robiłem testy, kiedyś to jeszcze było wchodzenie na linę, teraz już się od tego odchodzi. Tak samo... A mówią, uzasadniają jakoś? Dlaczego? No dają te pompki, no niby te wchodzenie na linę jest mniej... mniej przydatne, chociaż według mnie bardziej przydatne w sumie niż te pompki całe, no bo te pompki to zrobili takie, wiesz, crossfitowe z oderwaniem rąk i tak, wiesz, połowa oszukuje na tych pompkach, no bo to, wiesz, i biodra dźwigają i tam oszukują ogólnie technicznie, no a liny nie oszukasz, nie? No liny jak na albo wejdziesz, albo nie wejdziesz. Znaczy można na dwa sposoby wejść, na samych rękach albo na samych albo rękach. Albo na glizdę. Tak, no to już widziałem, takie akcje na tych linach, że... na glizdę jest najlepiej. No a powiedz mi, jak tam z nimi rozmawiałeś, to też jest jak gdyby kryzys człowieka, w sensie, że jest mniej ludzi i przez to właśnie obniżyli standardy, jest dużo, jeżeli chodzi o rekrutację. Już, no nie wiem, czy to jest takie po prostu gadanie, bo kiedyś myślałem, że to jest takie gadanie, że wiesz, każdy ci powie, że kiedyś było lepiej. Starsi zwłaszcza kiedyś gadają, że kiedyś to było. Kiedyś to było. No. No, wiesz, coś powiem, że ja z perspektywy swojej, tak przez te 6 lat, zauważyłem zmianę, w szczególności w podejściu do żołnierzy. To też dużo zależy od szefa sekcji tak naprawdę, bo ja byłem nauczony tego, że po prostu rozkazy mam wypełniać i nikogo nie interesuje, czy mi się to podoba, czy nie. Nie było żadnego żalenia się, że ja pójdę do szpitala i powiem, że mnie boli ręka, bo mnie kapral spompował, albo że kapral, nie wiem, że dostałem kopa za to, że nie umiem obsłużyć broni, tylko po prostu no tak było, no źle coś zrobiłeś, czasami nie wiedziałeś, dlaczego pompujesz, no ale pompowałeś i tyle, a teraz już są coraz bardziej roszczeniowi ludzie, o to jest takie dobre słowo, myślę, roszczeniowi, i często wygląda to tak, ja na przykład pod koniec służby miałem gościa, który miał 2 lata służby i przez 1,5 roku na naszej sekcji był niezdatny do służby, ona się mówi inapt po prostu, i to tam polegało na tym, że on twierdził na początku, że ma hemoroidy, później, że go plecy bolą i tak dalej. No i ogólnie chłop siedział, młody żołnierz, przez 1,5 roku siedział w pokoju, nie sprzątał, nie pracował, nic nie robił, nie można go było tykać. No a mnie to nie obchodziło, jak go tam popowałem, stąd na głowę go stawiałem. No i któregoś dnia się poszedł poskarżyć do kapitana. No i kapitan mnie wezwał, powiedział, że nie ma takiej możliwości, żeby jemu dawać jakieś kary fizyczne, że jedyną formą kary, jaka dla niego może być, to na przykład będzie jakiś raport. No ale żeby dać komuś raport, to musisz być szefem sekcji. No i co zrobisz z takim żołnierzem, który jest nietykalny? No jak on dostał zwolnienie od lekarza, to nie możesz z nim nic zrobić. I siedzi później taki pasożyt, no i czeka na koniec służby. No i teraz z tego, co wiem, on jest na kuchni, wywalili go na kuchnię. No jedyną opcją, jaką masz, żeby co zrobić z takim gościem, to możesz się go pozbyć i go gdzieś wywalić, wiesz, na jakąś, powiedzmy, mniej inwazyjną funkcję. Ale to właśnie ciekawe jest, nie? No, że jest taki, jak to mówisz, pasożyt, co, nie można go ruszyć w ogóle, bo co, jest na kontrakcie? Bo jest na kontrakcie, tak? Bo jest na kontrakcie, a w ramach, jeżeli on przeszedł już ten wstępny okres, to żeby go, mogą mu nie przedłużyć kontraktu, no to na pewno mu go nie przedłużą. No ale 5 lat będzie siedział. Najwyżej go wyślą do Albań, tam to jest taka miejscowość, Malmus u nas. Tam wysyłają wszystkich tych, którzy mają jakieś poważne urazy, posiedzi tam trochę i później się najwyżej pójdzie sobie do cywila. A jak wygląda taki codzienny WF? O, taki WF. No ja akurat byłem na sekcji, gdzie dużo biegaliśmy, przeważnie. Miałem takie sekcje biegające. Akurat mi się zawsze tak trafiało, że miałem szefa sekcji, co spadł z helikoptera i on biegał takim tempem, że wiesz, mógłbyś biegać dookoła niego podczas tego biegu. Albo miałem takie sekcje, gdzie miałem to był porucznik, który był taki bardziej przy kości, to on popołudniami chodził na siłownię, a z nami ten bieg robił tylko, żeby był rano ten bieg. To też było takie tuptanie po prostu. Natomiast w Legii głównie się stawia na bieganie. Bardzo dużo biegania. Też w Legii polubiłem po prostu bieganie, bo zacząłem później biegać sam dla siebie, bo tam do pewnego momentu biegałem z sekcją, później zacząłem trenować sam dla siebie, no i po czasie już stwierdziłem, że jak mam robić, jak już byłem kapralem, to się po prostu pytałem, czy mogę sam iść poćwiczyć i zazwyczaj mnie puszczali, bo ja też wyniki miałem dosyć dobre, jeżeli chodzi u nas o sport, bo zawsze jakoś tam sekcję reprezentowałem na tle kompanii, także byłem w biegach różnych, byłem pierwszy, albo zawsze byłem tam w tej pierwszej trójce, więc stwierdzili, że jak mam tak dobre wyniki sportowe, to mogę sobie sam ćwiczyć w własnym zakresie. A to ile tak kilometrów żeście biegali na porannej zaprawie? No na samym początku biega się około 8 km, to jest tak 6-8 km, to jest tak na początek. Po równym czy po zróżnicowanym terenie? No akurat na południu Francji są wszystkie regimenty, także zawsze jest pagórkowato, bo tam tak jest, pagórkowato. No i tak 6-8 km, no a później jak już z czasem na przykład na instrukcji, to już po prostu dochodziło 10-12, zrobiliśmy parę biegów, po 20 żeśmy biegli, też na różnego rodzaju challenge'ach w Legii. To rano na rozruch jest? Na rozruch jest, tak. No to jak później się tam...
funkcjonuje? No, wracasz prysznic i ja na przykład miałem taką, prosty przykład z mojej instrukcji. Miałem sierżanta nowego, który przyjechał co dopiero do tam, zrobił sierżanta, bardzo zmotywowany był i mówi, że on nas weźmie na zaprawę i że nie będziemy wracać z terenu ciężarówkami, tylko wrócimy sobie piechotą, ale nie marszem, tylko biegiem, a było 35 kilometrów. No i to wtedy był taki mój pierwszy bieg, że pobiegłem więcej niż 20 kilometrów, bo 20 już wtedy biegałem i pobiegliśmy 35 kilometrów. Połowa w ogóle, dla większości to był w ogóle najdłuższy bieg w życiu chyba i pozostanie takim biegiem. No i wróciliśmy sobie na kompanię, wybiegliśmy o godzinie 5, przybiegliśmy, była godzina 8, bo jakoś po 8 było, byśmy biegli z 3 godziny, bo tam połowa po drodze się powiedzmy, wykruszyła. Tak, no i przebiegliśmy koło 8 i potem co, prasujesz ubrania na cały dzień i jazda, i lecisz dalej, nie? No, jak jesteś młody, to cię jeszcze spompują, albo ci każą chodzić na czworaka po korytarzu, ty wiesz, masz za sobą bieg 30 km, kaprali to nie interesuje. Wiesz, przybiegłeś, jesteś, dobra, i lecimy dalej z całym dniem. To jak jesteś już tym żołnierzem, nie? Już tam jesteś zaprawiony i tak dalej po tych zaprawach, już tam ogarniasz coś tego francuskiego, to jest jakiś taki okres, który musisz jak gdyby odbyć w 100%, zanim pojedziesz na jakąś pierwszą misję? I sami jakieś testy, zanim wyjedziesz i tak dalej? Jakoś się sprawdzają, zanim cię wypuszczą dalej? No w teorii tak, ale ja widziałem żołnierzy, którzy jechali na misję do Nigeru, oni mieli po 1,5 roku służby, on tak naprawdę skończył instrukcję, posiedział parę miesięcy na kompanii, pojechał na misję do Paryża na Vigipirata, tam to posiedział, popatrolował sobie Paryż, przyjechał, dostał wakacje, wrócił i miał już przygotowania do misji. Teraz brakuje bardzo ludzi i też wiadomo, że szef sekcji woli wziąć sobie młodego żołnierza ze swojej sekcji, którego już jakoś tam poznał, niż brać sobie jakiegoś kaprala albo jakiegoś innego żołnierza z innych kompanii na przykład. Bo to jest tak, że u nas na regimencie było 6 kompanii. No i teraz tak, na każdej kompanii masz tam po 100 osób. No i wiadomo, że jak ktoś ci się wykruszy w ostatnim momencie, to możesz sobie wziąć tam z innej kompanii powiedzmy gościa. Tylko no, że szef sekcji woli pracować z ludźmi, których zna po prostu. To już woli takiego młodego wziąć, nawet jak on tak nie za bardzo ogarnia, niż tam wynajdować kogoś innego. No bo to też nie wiadomo, jak on się zgra z całą sekcją i tak dalej. To po jakim czasie jedziesz na pierwszą misję? No tak naprawdę na pierwsze misje możesz pojechać, no jak widać, nawet już po roku służby. Kiedyś było tak, że faktycznie trzeba było zaczekać, ale wtedy też poziom był inny i też ludzi było więcej i chętnych na misję było więcej. A teraz ludzie się nawet niekiedy migają od misji. Ja widziałem kaprali, którzy mieli po 5 lat służby i chłop przez 5 lat siedział cały czas na regimencie. Była możliwość wyjazdu na misję, a on mówi, że on już sobie znalazł dziewczynę, że on już ten, że nie za bardzo, mu się to tak nie widzi i już zaczęli kombinować. Tego bolała noga, ten zaś temu coś w plecach strzeliło na 2 miesiące przed wyjazdem. No i to jest takie potem szukanie na siłę. No to ty wyjeżdżasz na pierwszą do Gujany, tak? Ja na swój pierwszy taki wyjazd, to jest taka misja, to jest taka długa misja w sumie, tam robiłem misję, to był wyjazd do Gujany na 2 lata, bo do Gujany można jechać na 2 sposoby. Albo się jedzie na 4 miesiące i to jest taka powiedzmy misja i tam robisz jakiś staż zawsze przy okazji i robisz te takie misje w dżungli, to co ja robiłem, te patrolowanie dżungli, albo jedziesz na 2 lata tak jak ja, no i tam masz jako powiedzmy dłuższy pobyt. Więc ja tam pojechałem jako młody żołnierz, tam siedziałem przez 2 lata, no i oprócz tych misji, które tam robiłem, czyli te patrole w dżungli, zabezpieczenie centrum kosmicznego, które tam jest i stażu kaprala, no to normalnie siedziałem na regimencie, tak jak we Francji, no i miałem instrukcje, miałem jakieś tam, no też tak samo ćwiczyłem i tak dalej, nie? Na czym polega praca tego patrolu w dżungli, nie? Czego wyszukacie w tej dżungli? Co patrolujecie? Dobra, jakie tam są zagrożenia i w ogóle, wiesz? Jak to wygląda? No właśnie. No więc tak, pierwsza misja to jest misja ARPI, czyli H-A-R-P-I-E. To się wzięło od nazwy tego ptaka i to polega na tym, że chodzisz się po dżungli i szuka się nielegalnych imigrantów, którzy przeważnie przybywają tam z Brazylii albo z Surinamu, bo tam z jednej strony masz Brazylię, z drugiej masz Surinam i oni sobie przebywają na teren Gujany i nielegalnie wydobywają złoto. No i przeważnie to wygląda tak, że oni wiadomo są finansowani przez kogoś, kto ma pieniądze, no bo oni tam sami by sobie nie przyjechali po prostu. I oni się tam przekradają albo przez rzeki, albo właśnie przez tą dżunglę, zakładają sobie takie małe obozy w tej dżungli i wydobywają tam w miejscach, w których wiedzą, że jest złoto, wydobywają złoto nielegalnie. No i nasza praca polega na tym, że my kierujemy żandarmów, którzy tam są, bo to nie jest nasza misja. My jesteśmy tylko jako przewodnicy. I tam żandarmi, którzy są z nami, oni mają szukać tych nielegalnych imigrantów. No ale tak wiesz, no co z takim gościem zrobisz w dżungli tak naprawdę? My tam przychodzimy... Jak to co? No wiesz, no nie możesz... Nie jeden by tu powiedział, jak to co? Tak jak to jeden powiedział na kota ze Shreka, takie oczy robią, kill him go, no nie? No, w każdym razie, wiesz, to wygląda tak, że przychodzisz na miejsce, widzisz tą całą wioskę, widzisz, że oni tam wydobywają, wiesz, tych ludzi, oni przeważnie uciekają i teraz tak, ja ci gwarantuję, że obojętnie jakbyś nie był wyszkolony żołnierzem, wiesz, ile byś się nie nabiegał, to w butach takich wojskowych, zresztą wiesz, jak to jest, bo sam biegasz takie biegi, wiesz, w butach wojskowych, w mundurze i z plecakiem, który waży 30 kg, nie dogonisz chłopak,
który jest na, w krótkich spodenkach i w klapkach, albo bez klapek, no bądź po prostu czmychnie przez te, wiesz, przez, tą, przez ten las i go nie znajdziesz już. Więc oni przeważnie, jak nas widzą, to uciekają, a my jedyne, co możemy zrobić, to im tam poniszczyć te obozy, które oni zrobili. Przeważnie robimy tak, że jakieś ciuchy od kobiet i od dzieci zostawiamy z boku, a wszystkie te hamaki, wszystkie te całe plandeki, które oni mają porozkładane, wszystko to palimy po prostu, żeby oni, żeby im zniszczyć ten obóz, a te całe złoto, które tam jest, i tak już przeważnie jest wywiezione, albo oni to zabierają ze sobą, więc tam nic nie ma czego szukać, a jak cokolwiek znajdziesz, no to i tak to musisz oddać temu żandarmowi, no i on później to rekwiruje. Z kolei jak zatrzymasz taką osobę, bo zdarzyło się, że zatrzymywaliśmy takie osoby, no to on przeważnie jest w krótkich spodenkach, on jest bez koszulki, on się nie rozumie, co ty do niego gadasz. Jak jest ktoś, jakiś legionista, który gada po portugalsku, to się nie boi się tak oficjalnie zagadywać, no ale jak szef sekcji wie, no to zaraz go wołają, żeby tutaj stał i tłumaczył, no i pytasz się tego gościa, skąd on tu jest, co on tu robi, to ja miałem takie sytuacje, że gość mi pokazywał na mapie, że on przyszedł z miejsca, które było tam oddalone o 90 km. I on to przyszedł sam na pieszo przez las. No to, wiesz... No zmiera żłowca. Tak, no dokładnie. I oni to tak sobie żyją, wiesz. I pytasz się go o dowód, on nie ma dowodu, on nie ma paszportu, on nie ma niczego. On tu jest na krótki, on tu jest bez koszulki, w klapkach i tyle, nie? I on tu przyszedł pracować. No to skąd taka pewność, że oni dla kogoś pracują, nie? Czy oni na swój rachunek nie kopią? Bo czy... I o jakich w ogóle ilościach mówimy tego złota, jak oni... tam sobie coś wykopią. Wiesz co, jeżeli chodzi o ilości, tutaj nie chciałbym przekłamywać, ale wiem, że to jest tak, że w porównaniu do takich legalnych kopalni, oni wydobywają dużo więcej, bo w legalnych kopalniach te złoto nie może być zanieczyszczone. Znaczy, że wiesz, ono jest czyszczone przez te maszyny i tak dalej, i tak naprawdę z tego całego piachu, który oni wygrzebią z tych, bo to są takie małe jeziorka, takie błotne jeziora, oni z tego wydobywają to, to taki piach idzie i taka maszyna to przerzedza i tak naprawdę, wiesz, takie czyste złoto musi być dobrze przeczyszczone i tego złota jest mało. A oni robią takie złoto, takie lewej jakości, oni to przerzedzą jakoś tam po swojemu i więcej tego złota wychodzi, tylko że nie jest takie, to nie jest czyste złoto po prostu. No i czemu taka pewność, że oni są przez kogoś finansowani? No bo wiesz, jak ty widzisz gościa w klapkach, wiesz, który tam niby twierdzi, że przed 90 km przeszedł tam, wiesz, pieszo przez las i go wypuścisz i zawiesz i widzisz, w którą stronę on idzie, oni zawsze idą do rzeki. Zawsze idą do rzeki i w nocy nieraz się zdarza, że jak robimy jakieś, wiesz, obozy i patrole, to słyszysz, że motorówki po prostu przyjeżdżają, oni ich zabierają po prostu. Oni są, to jest organizowane wszystko i to jest taka walka z wiatrakami, bo to jest ktoś, Kto stoi za tym? Najprawdopodobniej jacyś bandyci z Brazylii. Wiesz, tam nie brakuje takich karteli, które wydobywają złoto nielegalnie, tych ludzi tam przymuszają, żeby oni pracowali. I to jest taki, to takie nielegalne wydobycie. No, o tym nawet chyba cały serial powstał. On się chyba nawet Gujana nazywa, czy jakoś tak. I tam właśnie jest o pracy żołnierzy też w Gujanie, nie? To dużo miałeś takich akcji, gdzie musiałeś się niszczyć te... chaty z gliny? Dużo, ja tam się po tej dżungli nałaziłem. Wiecie, że tam ogólnie można, w Gujanie to jest tak, że to jest podzielone różnymi sektorami i masz, wiesz, masz zon hotel, to będzie obszar H, obszar A i tak dalej. I każdy z tych obszarów się czymś charakteryzuje. Na niektórych obszarach na przykład jest bardzo dużo tych wiosek, bo tam jest dużo tego złota. No i tam faktycznie chodzisz i wiesz, tam są takie krótkie patrole. Wychodzisz z rana, wiesz, na 3-4 godziny i zawsze coś znajdziesz. No a są takie na przykład, wiesz, miejsca jak na przykład obszar H, gdzie jest masa komarów i malarii i wiesz, ty tam chodzisz przez 2 tygodnie, żeby znaleźć jakąś wioskę, a jedyne co znajdziesz to komary, które cię pogryzą i dostaniesz albo cholery, albo dostaniesz malarii, nie? Więc no są takie różne, ta dżungla też jest podzielona. No ale są też fajne na przykład miejsca. Ja tam na przykład byłem raz na, to było przy granicy z Surinamem. To tam siedziałem przez 6 tygodni. To tam było takie właśnie, to się Maripasura nazywało. No to jest taki obóz, siedzisz sobie przy rzece przez 6 tygodni, patrole robisz mniej więcej co drugi dzień, zawsze coś znajdziesz, zawsze. I tam przeważnie to jest tak, że oni na granicy z Surinamem zostawiają wszystko to, co wydobyli, albo jakieś tam swoje rzeczy. No i wiesz, idziesz sobie przez dżunglę, patrzysz, albo tam jedziesz motorówką, a tam stoi jakaś motorówka i na tej motorówce, wiesz, masa ciuchów, jakieś, wiesz, mydła, jakieś jedzenie i tak dalej. No to wiesz, jak siedzisz w tej dżungli przez 6 tygodni i znajdziesz tam sobie 5 kilo ryżu, wiesz, 10 mydeł, no to wiesz, dla ciebie to jest jak prezent, jak święta, nie? To zabierasz to i wracasz. I potem tam siedzisz. 6 tygodni tam siedziałem, zrobiliśmy sobie drążek, pływaliśmy sobie w jeziorze, tam tak naprawdę się nauczyły pływać dobrze krablem, także też fajne miejsce, żeby sobie tam poćwiczyć. To właśnie, co miałem pytać, macie tam czas wolny, nie? No to co, to tak. musicie sobie go jakoś tam zorganizować, tak? Tak, w dżungli to jest w ogóle inne życie, to nie ma w ogóle żadnego porównania, dlatego często młodzi żołnierze, którzy, szczególnie tacy, którzy nie zrobili stażu na kaprala, jak przyjeżdżają do Francji, to mają takie bardzo duże zderzenie z rzeczywistością. Dlatego każdemu młodemu żołnierzowi zawsze się radzi, żeby dawał z siebie wszystko w Gujanie, żeby zrobił ten staż kaprala, bo jakby wrócił do Francji i nie miał tego kaprala,
to mógłby się, miałby się ciężko odnaleźć. Chodzi o to, że wiesz, będąc kapralem, ty nie musisz robić takich typowych głupich rzeczy, które robią młodzi żołnierze, wiesz. Nie masz zbiórki co 3 minuty, nie stoisz na głowie, nikt ci tam nie każe, wiesz, od rana do wieczora przepisywać tego zeszytu, wiesz, z informacjami teoretycznymi żołnierza. Nikt ci nie każe, wiesz, po nocach siedzieć i kibla czyścić, no bo kaprale już takich rzeczy nie robią. Jak ciebie ktoś chce uwalić, to robi na inny sposób, ale nie taki głupi. A młody żołnierz, który w Gujanie jest nauczony tego, że jak on jest na misji, to albo robi coś interesującego i szuka złota, że złota, albo szuka tych bandytów, albo zabezpiecza centrum rakietowe. Szuka swojej pracy. Tak, robi takie faktycznie fajne rzeczy, a w czasie wolnym ma czas dla siebie, no to dla niego to jest dziwne, że jak on ma we Francji czas wolny, to nie może sobie poćwiczyć, nie może sobie poleżeć na hamaku i podpoczywać, tylko musi przepisywać zeszyt, musi za kogoś pisać raporty, po prostu ma takie masy. Musi mieć zajęcie. Musi mieć zajęcie, bo oni tam mu te zajęcie znajdują. Chciałem zapytać jeszcze o tych biednych, dzikich ludzi. Miałeś jakieś takie akcje, że faktycznie doszło do jakichś rękoczynów, glebowania ich i tak dalej? Albo tam, tak, nie wiem, była już sytuacja, że trzeba było gdzieś tam przeładować, nie, strzelić? Ja w ogóle podczas mojego pobytu w Gujanie, to już było na sam koniec, była jedna sytuacja, że jeden sierżant bodajże strzelił do tego całego, my ich nazywamy garimpy, czyli taki, no taki nielegalny wydobywacz złota, taki powiedzmy, no nie chcę używać tam brzydkich słów, no ale w każdym razie nielegalny imigrant. I on uciekał i chyba któryś tam z tych sierżantów mu strzelił w plecy i o tym było bardzo głośno, bo on w ogóle zginął, ten chłop i tak dalej. Nie wiem, jak to się tam do końca skończyło, czy to było uzasadnione, czy nie, ale to była jedyna taka sytuacja. Ja miałem taką sytuację jedynie, że no, zatrzymałem go, no bo on po prostu, on spał chyba. No i wstał, myśmy podeszli pod hamak, on wstał, no i ja stałem tam powiedzmy bardziej po lewej stronie, no, zaczął uciekać po prostu, wystraszył się, zaczął uciekać. No i to był jedyny raz, że ja tam miałem jakiś kontakt po prostu, no to go złapałem i go wywróciłem, nie? A że ja byłem, wiesz, wtedy z plecakiem, który ważył 30 kilo, to wystarczyło, że się na niego położyłem, no to wiesz, już tam nie było. Ale to są, jaka to jest nacja, taka Indianie? To są, tak, Indianie. Tak, powiedziałbym, że Indianie. Tacy native, no. To są tacy native. I z Surynamu, i z Brazylii to są tacy Indianie. To jak się na nich tam mówi w Legii? No my na nich mówimy Gariperos. No, ale Gariperos, co to znaczy taki, dokładnie? To jest taki cygan, byś powiedział. Taki, no, wiesz, taki... Gypsy King, tak, że właśnie, no, czuł. No. Taki, taki, no taki cygan, byś powiedział. Biali to zawsze wymyślą. Na czym polega zabezpieczenie centrum kosmicznego? Przyjeżdżasz przed startem rakiety, ta rakieta startuje średnio co miesiąc, co dwa, natomiast zawsze się zmieniają kompanie, bo w Gujanie nie jest tak jak we Francji, że tam jest 6 kompanii, powiedzmy, albo 7 nawet w regimencie, tylko są 2, w sumie 3. Jedna jest logistyczna i druga kompania i trzecia kompania. Pierwszej nie ma, pierwsza była, ale się zmyła. W każdym razie, no, jest... No dlaczego pierwszej nie ma i się zmyła? Pierwsza też nie była tam z Madagaskaru, ale tą pierwszą przenieśli gdzieś tam, w ogóle w Legii jest dużo takich śmiesznych historii, że oni z regimentu do regimentu przenoszą kompanię albo przenoszą regiment gdzieś tam, tak, był drugi rep, a wcześniej był pierwszy rep. No i to jest jedno i to samo, tylko że pierwszy rep kiedyś chciał zrobić zamach stanu i oni sobie wyładowali się na... Czyli tacy francuscy wagnerowcy, tak, tak. Coś im tam odbiło. I... Coś tam odbiło, chcieli sobie zrobić... Musieli przetasować to. Dokładnie. A to by się nawet zgadzało, bo kiedyś w repie było bardzo dużo Rosjan. Znaczy, z tymi wagnerowcami to nie jest tak daleko, nie? Oni chcieli zrobić właśnie jakieś tam przekręty i zlikwidowali pierwszy rep i zrobili drugi rep, nie? Także no, to tam jest sporo takich historii w Legii. Mój regiment też na przykład, ten drugi rej, on też był kiedyś na Korsyce. Dlatego były 2 regimenty na Korsyce. Był drugi rej i był drugi rep. Dlatego na nasz regiment mówią wrony, bo myśmy byli na górze, a oni byli na dole. I na nasz regiment mówi, że jesteśmy wrony, nie, że z góry schodzimy. No w każdym razie co do tego centrum kosmicznego, no to tam jedziesz sobie raz w miesiącu na taką misję, przyjeżdżasz tam sobie na 2 dni przed wystrzałem tej rakiety, no i zabezpieczasz cały teren. Robisz takie koło, rozkładacie się w takim kole dookoła, wszystkie sekcje, no i robicie patrole na jakimś tam obszarze. No i wy macie właściwie pilnować tego, żeby wystrzał rakiety nie został zakłócony. Jeszcze nigdy nie słyszałem, żeby cokolwiek zakłóciło ten wystrzał rakiety, bo raczej nikt by nie miał w tym interesu, żeby zakłócić wystrzał rakiety kosmicznej czy tam sondy, no ale ogólnie to jest takie zabezpieczenie, powiedzmy, żeby było. No i tam masz takie patrole co mniej więcej 2-3 godziny, to masz tak, że masz 3-4 godziny snu i potem 2-3 godziny patroli. Jak masz farta i masz dużo sekcji, to sobie robisz 2-3 godziny patroli i 6 godzin snu masz na przykład. To wtedy jest fajnie. No ile coś takiego trwa? To trwa 2 dni. Przyjeżdżasz sobie tam, powiedzmy, 24 godziny przed, całą noc tam patrolujesz i następnego dnia około tam 17-18 jest wystrzał rakiety, później zawijacie wszystko i wracacie. Miałeś jakieś w ogóle takie niebezpieczne akcje w tej Gujanie? W tej Gujanie? No raz mi się ten kajak mi się wywrócił, bo jeszcze nie umiałem tam. To było takie niebezpieczne. A jeszcze nie umiałeś pływać. Nie, to było takie, wiesz, że nie umiałem dobrze wiosłować i byłem z sierżantem i sierżant tam za dużo presji mi dawał i się zamotałem cały, żeśmy wylądowali w tym i to nie było niebezpieczne dlatego, żeśmy się wywrócili tam z tym kajakiem, tylko dlatego, że on był potem dla mnie niebezpieczny.
wygrać. Ale z takich prawdziwych sytuacji, powiedzmy niebezpiecznych, to raz cholerę złapałem. To bardziej właśnie przez cholerę? Te insekty. Tak. To dostałem właśnie cholery. To jak byłem na... To była też śmieszna sytuacja. Byliśmy na patrolu, był nowy szef sekcji. Ja już byłem kapralem. No i wiesz, i ogólnie to było tak, że ja się czułem dziwnie w ogóle. Od dnia czy dwóch tak się czułem taki jakiś... Że coś mi jest nie tak. I stwierdziłem, że dobra, no zgłoszę to może, że się źle czuję. No i on powiedział, że mamy nie wydziwiać, że są patrole i tak dalej. I kazał, kazał nam zawiesić taką plandekę po prostu, tak nad, żeby osłonić przed deszczem. No i wiesz, ja ogólnie nie mam problemu z podciąganiem, ja wchodzę na linę, podciągam się i tak dalej. No i chciałem wejść na taką, byś powiedział, taką altankę. No i wiesz, żeby tam wejść, trzeba było się podciągnąć. Ja czułem, że się złapałem tego pnia, to od razu z niego spadłem. Nie umiałem się w ogóle utrzymać. I poczułem, że coś jest serio nie tak. No i powiedziałem po prostu, że nie jestem w stanie nawet się utrzymać na niczym, że nie wiem, jak ja ten patrol zrobię. A on mówi, dobra, to wiesz co, zostaniesz tutaj, nie pojedziesz z nami na tą cały patrol, zostaniesz tutaj, to było w Gujanie właśnie, zostaniesz tutaj i będziesz pilnował obozu. No i ja sobie tam siedziałem na tym obozie i myślałem, że mi da jakieś takie normalne godziny, aby mi to kogoś zostawi. A on mnie zostawił, wiesz, z tą cholerą od 23 do 5 rano miałem siedzieć na warcie. Wiesz, ja siedziałem na tej warcie, ale to myślałem, że wyzionę ducha tam w tej nocy. Zacząłem się pocić, zimno mi było wszystko. Na drugi dzień przyjechał i się zapytał, czy już się dobrze czuję. Bo wiesz, po 6 godzinach bez snu się mnie pyta, czy ja się dobrze czuję. Ja mówię, że tak średnio w sumie. No także to była taka niebezpieczna sytuacja. No ale jak ci wyleczyli z tej cholery? Bo to no i faktycznie później... Taka byle jaka choroba. Później mi zmierzył temperaturę i wyszło, że mam faktycznie bardzo wysoką tą temperaturę i że coś jest serio nie tak. No i co? No i musieli mnie zwieźć do regimentu, nie? Żeby na leczenie mnie... Zabrali mnie na leczenie po prostu. Ale to było już tak, że nam zostało tej misji chyba 2 czy 3 dni, więc stwierdzili po prostu, że jak ta pierwsza ekipa się zbierze stamtąd i będą jechać do regimentu, to się zabiorę z nimi. Czyli wyratowali cię. Ja już wyzdrowiałem, zanim tam do tego regimentu dojechałem. Tak zazwyczaj w Legii jest, że... No, a jakieś szczepionki wcześniej brałeś, jak jechałeś? Tak, mieliśmy szczepionki, tylko to jest tak samo jak z malarią. Wiesz, że masz malarię, masz tyle rodzajów, że możesz się szczepić na malarię, ale i tak będziesz miał... Ta szczepionka ci nie gwarantuje tego, że ty nie dostaniesz tej malarii. Ty ją będziesz miał, tylko może objawy będziesz miał mniejsze i tak dalej, nie? Jak już jesteśmy przy szczepionkach, to tam przewinę od razu, by było pytanie w komentarzach, czy w Legii było obowiązkowe szczepienie na COVID. Nie, ale powiedzieli, że jak się nie zaszczepisz, to nie pojedziesz na żaden wyjazd, nic się nie pojedziesz. Takie nieobowiązkowe, ale nie będziesz mógł decydować, tak. Czyli... Nie musisz się szczepić, ale nigdzie nie wejdziesz. Czyli się zaszczepić. Ale możesz zostać w domu, tak, ale trzeba się może zaszczepić. A są jakieś jeszcze historie o pobycie w Gujanie, o których wcześniej nie mówiłeś albo nie chciałeś powiedzieć? Jakieś ciekawe historie stamtąd? Mój staż kaprala był taki dosyć, jeden z takich najlepszych staży, jaki miałem. Tam o tym stażu na przykład, wiesz, mieliśmy raporty takie różne, nie? No i z takich ciekawych historii, jakie tam miałem, to raz jeden mój kolega właśnie odpyskował sierżantowi i kazali napisać kilogram raportów na drugi dzień. Kilogram, wiesz, kilogram papieru, nie? No, trzeba było to wszystko zapisać. To ja powiem ci, że na drugi dzień normalnie miałem omamy, naprawdę. Ja normalnie na drugi dzień miałem omamy, bo to już był trzeci dzień. Ale co piszesz w takim raporcie? No na przykład... Kilogramowym. Kilogramowym, no to tam zawsze masz temat, musisz wypisać, wiesz, do kogo się adresujesz. A to nie możesz pisać tam, że tam, nie wiem, jest 100 razy to samo zdanie, on właśnie, to czyta? Właśnie, on to czyta właśnie. I on to trzeba robić, wiesz, od linijki i tak dalej. No i ja pamiętam, że normalnie na drugi dzień też normalnie o mamy miałem, naprawdę. Miałem tak, że wiesz, miałem wrażenie, że widzę rzeczy, które, wiesz, które się nie działy. Ale na jednej stronie czy na dwóch? Dwustronne? Te raporty i pisze się na jednej stronie. To się tyle. No, piszesz na jednej stronie i wiesz, tam piszesz po prostu, do kogo go adresujesz. Zazwyczaj jest, wiesz, do kapitana, bo tam do szefa sekcji i tak dalej. Piszesz temat, na przykład, nie wiem, odpowiedziałem sierżantowi, że nie zabrałem, nie wiem, nie zabrałem magazynka, bo nie, albo bo zapomniałem, nie? Taki temat na przykład do rozprawki. I piszesz, wiesz, że dnia tego i tego odpowiedziałem się. No, ale tak z perspektywy czasu uważasz, że to jest zasadne takie? Wiesz co, to kształtuje ducha mimo wszystko. Ja wiem, o co w tym chodzi. Chodzi po prostu o to, że w Legii uczą cię tego, żeby działać na zmęczeniu i pod presją. I to każdy staż na tym działa. Nawet staż na prawo jazdy. Ja zdawałem tam te prawo jazdy wojskowe i to, wiesz, teraz zdaję w Polsce. I powiem ci, że to jest tak komfortowa jazda. Ja nie rozumiem ludzi, którzy się stresują prawem jazdy w Polsce, naprawdę. Nikt na ciebie nie krzyczy, coś źle zrobisz, wyhamują ci, wiesz, wytłumaczy ci, najwyżej, wiesz, chłop po prostu się przestraszy, a nie dzieje się nic takiego złego. Jak ja tam jeździłem, za pierwszym razem ja nie potrafiłem ruszyć, bo pierwszy raz w ogóle autem jechałem, nie potrafiłem ruszyć, to za każdym razem, jak mi auto gasło, to mi kazał robić 50 pompek. To ja tego pierwszego dnia to chyba z 1000 pompek zrobiłem, naprawdę.
Dobra szkoła. Tak, no i wiesz, chodzi o to, zrobiłeś nowojazdycznie. Te wojskowe? Tak. Zrobiłem, a teraz w Polsce 25, czyli za te 10 dni zdaję egzamin praktyczny. To tamto się nie liczy tutaj? Właśnie, czyli... jak to działa z tym prawem jazdy? W Legii można zrobić prawo jazdy i po 3 miesiącach, teoretycznie jak wyjeździsz te kilometry, bo tam jest chyba 200 do zrobienia, jak wyjeździsz to wszystko, to ci mogą zmienić prawo jazdy, znaczy ono już jest, powiedzmy, potwierdzone i można je zmienić na takie prawo jazdy cywilne. No i ogólnie jak masz farta, to pójdzie w miarę szybko. I jak to było z tym moim prawem jazdy? Ja prawo jazdy zrobiłem w Gujanie. I wracając z Gujany, byłem na wakacjach w Niemczech i mi ukradli wszystkie dokumenty. Ja w ogóle jak przyjechałem do Francji, to nie miałem niczego. Nawet nie miałem swojego dowodu osobistego. Dowód osobisty już miałem z Polski. No i po prostu przyjechałem bez niczego i okazało się, że jak ja te moje prawo jazdy robiłem w Gujanie, to nie potrafiłem odnaleźć dokumentacji, która by to potwierdzała. Więc mimo tego, że ja potrafiłem jeździć autem, odpaliłem to auto, jeździłem i tak dalej, no to nikt mi nie mógł znaleźć mojego prawa jazdy. No i tak, na początku się starałem o to, żeby oni mi te prawo jazdy znaleźli, bo chciałem je sobie zmienić na te prawo jazdy cywilne po prostu. Ale po czasie, jak zaczęliśmy jeździć właśnie na te patrole do Paryża, to stwierdziłem, że jak ja mam zrobić te prawo jazdy, mieć te prawo jazdy i jeździć tym autem po tym Paryżu, być tym kierowcą, martwić się o to, żeby nikt tam we mnie nie wjechał, to mi to jest nawet na rękę, że ja tego prawa jazdy nie mam. Ja kiedyś sobie pójdę do cywila, to sobie zrobię te prawo jazdy takie prawdziwe, zrobię sobie, wiesz, że nauczę się tego na blachę po prostu tak jak trzeba, a nie tak jak robiłem staż w Legii, gdzie staż trwa 2 tygodnie, masz 3 dni teorii i potem masz 11 dni jazd i na koniec jesteś kierowcą, więc no możesz sobie wyobrazić, jako osoba nie, bo tam większość jest tak naprawdę osób, które słabo mówią po francusku, to ile ty z tych przepisów zrozumiesz? Ty tam kojarzysz, wiesz, jak jesteś z Polski, to kojarzysz, wiesz, czerwone, wiesz, stop i tak dalej, wiesz, zielone, a innych znaków nie znasz, no co tam będziesz wiedział? A w Gujanie są inne znaki niż we Francji? Słucham? Inne znaki są niż we Francji, w Gujanie? Wiesz, to jest to samo. To jest to samo. To jest to samo, tyle, że ty, wiesz, jak on ci tłumaczy, no bo niektóre znaki są logiczne, tak? Mm. No ale wiesz, dla mnie na przykład, jak ja miałem 2 strzałki, wiesz, widzę te 2 strzałki, ja nie wiem, o co tam chodzi, nie? Wiesz, po polsku to bym zrozumiał, no po francusku mi tam gada, wiesz, coś mi tam tłumaczy. Kiwam głową, że dobra, że spoko. No to może faktycznie lepiej, żebyś zrobił to prawo jazdy w Polsce. No, dokładnie. Wiesz, tam na przykład... Będzie bezpieczniej. Ta teoria jest na takim poziomie, że tam masz ludzi, którzy robią prawo jazdy i to jest autentyczna historia. Ja jechałem w samochodzie z gościem i wiesz, ja wiedziałem, wiesz, mimo wszystko u nas w Polsce są samochody, mamy ronda, więc nieraz jechałem, wiem, że się jedzie prawą stroną. Ale wiesz, są ludzie, którzy pochodzą naprawdę z takich krajów, że tam rond nie ma na przykład, nie? Nie ma ronda. Wiesz, i widziałem chłopa, który pierwszy raz, wiesz, w ogóle nie wiedział, jak się do auta wchodzi. On był z Nepalu, ten chłop. On nie wiedział, jak się do auta wchodzi, nie wiedział, jak to w ogóle otworzyć i tak dalej. On mówi, że nigdy w ogóle autem nie jechał, że w ogóle nie był w aucie nigdy i on mu powiedział na rondzie, że on ma zawracać i on normalnie zawrócił, wiesz, tak przed rondem zawrócił sobie, nie? Więc to autentyczna historia. Wiesz, ja patrzę, co się dzieje, jak on zawraca pod prądem. Dobre, powinni kręcić tę komelkę do telewizji, nie? Z tymi, to by tego, dopiero się działo. Kaprala, co mu kazał potem biec za tym autem. Kazał mu biec, tak? Biec, biegał, normalnie biegał, to było we Francji. Wiesz, ludzie zatrzymali się i zdjęcia robili, on biegł normalnie za naszym autem. I siedziałem z tyłu i patrzałem, wiesz, czy jest blisko, czy nie. Jest szkoła wychowawcza. To mówisz 2 lata w Gujanie, tak? Tak, 2 lata. I sam zjechałeś, czy jak gdyby dostałeś rozkaz, żeby to już zjeżdżać? Był koniec po prostu. To już było to rozpowiedziane, że na 2 lata. A nie mogłeś zostać dłużej? Mógłbym zostać dłużej i tam była opcja właśnie na przedłużenie, tylko tak, były 2 opcje, albo musiałbym się dostać do sekcji komandosów, to jest sekcja szybkiego reagowania, to nie są prawdziwi komandosi, to jest sekcja szybkiego reagowania, albo musiałbym na przykład się dostać jako instruktor w Gujanie i teraz tak, ja na obydwie opcje starałem się dostać, najpierw robiłem test do sekcji komandosów, jeszcze jak byłem w sekcji szybkiego reagowania, mówię komandosów, to jest SAOD po prostu, więc do sekcji szybkiego reagowania robiłem test, jak jeszcze byłem legionistom. No i tam sprawa wyglądała tak, że było 15 chętnych, były 3 miejsca. Ja zrobiłem cały ten test, tam dotrwałem do końca, no ale powiedział mi, że ma po prostu kaprali, którzy byli lepsi ode mnie fizycznie, lepsi teoretycznie, a do tego mają prawo jazdy, więc fajnie było, napisze mi spoko opinię, pewnie zrobię szybko kaprala, no ale ogólnie to mnie nie weźmie. No powiedziałem, że spoko. No i później był staż specjalisty dżungli, no i tam faktycznie ten staż to robiłem tak, żeby przetrwać, także tam też nie było opcji, żeby zostać tam, poza tym też byłem młodym legionistą, no i tam pozostawali przeważnie kaprale. Ogólnie to było tak, że żeby zostać w Gujanie najdłużej, najfajniej byłoby być albo właśnie sierżantem, albo kapralem, albo zrobić tego kaprala, zanim się robi te 2 staże, czyli właśnie mieć jakąś taką, robić staż specjalistyczny w momencie, kiedy już masz stopień. Bo ja te wszystkie staże specjalistyczne robiłem w momencie, kiedy tego stopnia nie miałem, kiedy byłem takim bazowym żołnierzem. I jedyne, co mi to dało, to że szybko kaprala zrobiłem, że to mi jakby zarzutowało na to, że miałem fajne opinie, fajne porobione staże, że mogłem później zostać kapralem. Więc no, u mnie akurat opcji takiej nie było. A jak w ogóle, no właśnie, no, bo ci przerwałem. No u mnie akurat opcji takiej nie było, no ale powiedzmy, że
gdybym się może bardziej postarał, albo skończył lepiej staż, to mógłbym zostać dłużej. Kurczę, a jak w ogóle z kasą w takiej Gujanie? Lepiej płacą fajnie niż we Francji? Tak, no dużo lepiej niż we Francji. Tam akurat w Gujanie jest tak, że masz 3 razy premia i ona jest uzależniona od tego, czy wiadomo, czy masz rodzinę, czy masz dzieci, czy tam jest masa wytycznych, od stopnia też, ale ja jako taki żołnierz bazowy, jako legionista dostawałem 7000 euro i to było co 6 miesięcy w sumie, bo tam co 4-6 miesięcy w ciągu półtorej roku twojego pobytu dostaniesz te 3 premia. One są przeważnie co 6 miesięcy. Ale to jak? Dostajesz miesięczną wypłatę, która wyniosła ile? No to tak, miesięczna wypłata podstawa to jest 1700 euro. I tam jest tak, że za każdy dzień... I ty masz wszystko plus... Znaczy generalnie to są, można powiedzieć, czyste pieniądze na rękę, bo ty byt masz. Tak. No, nie to... musisz, to jest po prostu spływa na konto, jest. Teoretycznie tak. Ogólnie... Chyba, że tam się bawisz w dżungli, chodzisz na dyskotekę wynajmujesz fury, żeby się pokazać na mieście, tak? To wtedy przepalasz monetę. Dokładnie. Ogólnie to jest tak, że po pierwsze w Gujanie masz 1700 euro podstawy i do tego masz premię za bycie w terenie. Za bycie w terenie, w zależności od tego też, jaki masz stopień i tak dalej, masz mniej więcej 30 euro. Czyli możesz liczyć na to, że jak jeździsz często w teren, to ta twoja wypłata będzie oscylować około 2,5 tysiąca euro. Oprócz tego, co 4-5 miesięcy dostajesz właśnie te 7 tysięcy euro, ale to jest 3 razy. To jest po prostu 3 razy, co powiedzmy, co te pierwsze 6 miesięcy dostajesz te 7 tysięcy euro. No i poza tym są jakieś tam dodatki jeszcze? Nie, no to chyba tyle. No i masz te pieniądze dla siebie. Tylko teraz tak, masz je dla siebie, możesz je wydawać jak chcesz, tylko masz takie coś jak składki na przykład na sekcji. No i wiadomo, że jak jest jakiś wieczór, trzeba się złożyć. Jak ktoś ma urodziny, też się składamy. Jak ma coś tam, więc to nie jest tak do końca, że wszystkie pieniądze dla siebie. To po ile się składacie, bo to jest dość ciekawe. Wiesz co, na przykład dla prezent dla szefa sekcji to niekiedy po 50 euro, nie? No to wiesz, no to 50 euro, no niby niedużo, jak masz te 1000, jak masz te 2,5 tysiąca euro, no ale jednak nie możesz powiedzieć, że wszystko masz dla siebie, nie? Jak wydasz do zera, no to będziesz musiał pożyczać. Zresztą ja widziałem takich agentów, co na przykład jechali na wakacje i wiesz, wydawali po 8 tysięcy euro. Miałem takiego gościa w pokoju właśnie. No wiesz, chłop pierwszy raz w życiu chyba pieniądze zarobił, pojechał tam do siebie do Rumunii na wakacje, wiesz, zrobił sobie, wiesz, Eldorado i wiesz, i wrócił i 8 tysięcy euro wydał, nie? No więc ja nie wiem, jak to ludzie wydają, ale jak wiesz, jak ktoś chce, zawsze znajdzie sposób na wydanie. Ja połowę mojej kasy wydałem na tatuaże. Ja nie miałem żadnego tatuażu, jak pojechałem do Gujany, wróciłem, miałem zrobione tak, 2 rękawy, klatkę i połowę pleców, jak wróciłem z Gujany. Zaskoczyłeś. No, więc jak wróciłem, mama mnie zobaczyła po tym pierwszym roku, jak tam przyjechałem, to co ci się stało? A powiedz mi dużo, która nacja przeważa jak gdyby w Legii dzisiaj? Teraz jest bardzo dużo Nepalczyków, jest bardzo dużo osób z Nepalu, jest bardzo dużo Mołdawów, z Mołdawii jest na pewno. Z Madagaskaru kiedyś było dużo, teraz jest mniej. Dużo jest Brazylijczyków, dużo jest gości z Kolumbii. To tak Ameryka Południowa, z Europy kto jeszcze? Ukraińców jest, było dosyć sporo, teraz już jest mniej. No myślę, że z Europy mimo wszystko... Polaków? Polaków nie ma dużo. Czyli jak gdyby można to mierzyć, jak któryś tu gość powiedział, w zależności jakie nastroje panują w danym kraju. Tak, no i też ekonomia. Mimo wszystko, wiesz, Polacy kiedyś tam jeździli po to, żeby dostać obywatelstwo francuskie i żeby zostać później w tej Francji. Teraz jak już jesteśmy w Unii, no to już mniej im się to opłaca, nie? Jak ktoś jedzie, no to wiesz, też pytanie, czy jak ci się trafi, wiesz, ja akurat miałem fajne przygody, ja zawsze będę Legię wspominał fajnie. Mimo tego, że mnie tam wywalili na koniec, no to ja zawsze będę miał fajne wspomnienia mimo wszystko z tą Legią, no ale są osoby, które tych, wiesz, fajnej przygody nie mają. No to nawet nie można powiedzieć, że na przygody tam pojedziesz, bo jak 5 lat przykiblujesz na regimencie i wiesz, jeszcze nie zrobisz kaprala, będziesz tam czyścił kiblę, no to ta przygoda, nie? Czyli 2 lata to w zasadzie, jak na młody, to ile miałeś lat wtedy? Jak zjeżdżałeś z Gujany? 21. No to przywiozłeś, trochę grosza miałeś na koncie, nie? Tak, no, bo tam widziałem też właśnie były pytania o to, ile można zarobić. Ogólnie tak, jak ja przyjechałem z Gujany, ja sobie tam w ogóle to z mojej mamie dziękuję do teraz, że mi to poleciła, żeby sobie założyć konto oszczędnościowe i co miesiąc sobie wysyłać kasę. To ja sobie wysyłałem co miesiąc spokojnie 750 tysięcy euro. Resztę miałem dla siebie i wydawałem na co chcę. No to kupiłem sobie PlayStation, robię sobie tatuaże. Jak miałem, wiesz, jakieś dłuższe wakacje, to na przykład jechałem do Polski na 6 tygodni, no to wiadomo, że też wydawałem te pieniądze, bo tam sobie jeździłem po Polsce, zwiedzałem i tak dalej. Nazwiedzałem się, wiesz, laptopa sobie kupiłem, takie rzeczy też dla siebie. No i nawet i tak wracając z tej Gujany, po tych 2 latach miałem chyba odłożone w euro, chyba z 10 tysięcy euro miałem odłożone, coś takiego. No ale widziałem osoby, które, wiesz, miały na przykład, miałem kolegę, który bezpośrednio po tym, on był kapralem, przyjechał do Legii, przyjechał do Gujany, był już kapralem i bezpośrednio po jego przyjeździe dostał się na, tutaj u ciebie był chyba nawet Tomasz Kałuża, na tym, i on też był właśnie na tym centrum szkolenia. I on tam przesiedział przez 3 lata. I on przez 3 lata odłożył sobie 90 tysięcy euro. Bo on tam siedział, nie zjeżdżał do Polski na wakacje, tylko te wszystkie premie, które dostawał, zostawiał sobie u siebie na koncie, to już masz z premii
21 tysięcy euro. On tam zarabiał cały czas, bo on był cały czas w terenie, więc cały czas miał 3000 euro, mniej więcej 3000 euro, no to odkładał sobie po 2,5, no i tego się nazbierało, nie, przez te 3 lata. To jest to atut jakiś, nie? Jest, pewnie, tam można bardzo dużo kasy odłożyć. Tam właśnie ci żołnierze, którzy już tam przyjeżdżają, właśnie to jest śmieszne, że ja tam pojechałem, jak byłem młody. Z jednej strony fajne, bo zrobiłem staż na kaprala i tak dalej, a z drugiej strony widziałem, jak się zachowywali żołnierze, którzy tam przyjeżdżali, mając już kilka lat we Francji przesiedziane, no i tam przyjechali typowo zarobić. Oni nie robili tak jak ja, czyli nie kupowali sobie PlayStation, nie jeździli do Polski, wiesz, na 6 tygodni, tylko tak oszczędnie, i wiesz, żeby jak najwięcej odłożyć. No i faktycznie oni potem, wiesz, wychodzili ze służby i mieli pieniądze na start. No ja jeszcze miałem perspektywę, że wiesz, jeszcze tu posiedzę, pewnie to sobie zdążę odłożyć, nie? Ale jak siedziałeś w tej Gujanie, w tej dżungli i tak dalej, miałeś jakiś kontakt ze swoimi rówieśnikami, nie wiem, tam ze szkoły, że tam, wiesz, tam tutaj, no, inna rzeczywistość, nie? Wiesz, chłopaki też... się uganiają ze dziwuchami, chodzą tak. na dyski, a ty siedzisz tam, nie, w jakichś krzakach. To jest prawda, tak, to i jest pływa, prawda. Uczysz się kraula w rzece. Dokładnie, tak. Wiesz co, nie tęskniłeś za tym, no wiesz, no trochę ci uciekło takiej młodości, nie? Ja też ludzi tych w ogóle nie rozumiałem. Ja miałem tak przez pewien czas, że jak przyjeżdżałem właśnie, bo co pół roku miałem wakacje, jak przyjeżdżałem do Polski, wiesz, ja starałem się spotykać z moimi kolegami, miałem taką swoją stałą ekipę, tam właśnie ode mnie z Bytomia, tam skąd pochodzę, to byli ludzie, wiesz, którzy chodzili do szkoły, którzy trenowali ze mną piłkę i tak dalej, znaliśmy się kupę lat, wiesz, my się spotykaliśmy i ich życie się tak zmieniło, że wiesz, ja nie rozumiem ich problemów, wiesz, ja nie wiedziałem, jak to jest, wiesz, być na studiach na przykład, wiesz, i tam, nie wiem, szukać sobie pracy jakiejś dorywczej i wiesz, albo że ten sobie teraz kupuje auto, wiesz, oni mieli takie problemy, które ja w ogóle ich nie rozumiałem, nie, takie, wiesz, że on musi siedzieć i zakuwać do sesji na przykład, nie, a ja, wiesz, a ja siedzę po nocach tam, wiesz, i przez lornetkę obserwuję rzekę, nie, to jest w ogóle inny świat, inne, całkowicie inne podejście, ale duży taki przeskok był, jak już miałem te, jak już byłem we Francji, miałem te 23-24 lata, wiesz, no i miałem kilku kolegów, czy tam kilka koleżanek, którzy już normalnie, wiesz, wzięli ślub, na przykład mieli dziecko, nie? No wiesz, i on mi opowiadał o tym dziecku, że oni teraz, wiesz, żyją razem, mają mieszkanie, że ja sobie myślę, dobra, ja sobie robię tam biwak, wiesz, co miesiąc siedzę w namiocie, więc wiesz, ja tych ludzi nie rozumiałem. Ale było to dla mnie zawsze ciekawe i nie patrzyłem na nich nigdy z góry. Miałem kiedyś taki moment, że wiesz, że sobie myślę, kurde, ty masz głupie problemy, tam posiedzieć, wiesz, 3 godziny się pouczyć, co za problem, nie? Albo w nocy posiedzisz sobie, pouczysz się, na drugi dzień, wiesz, zdasz to i masz z głowy, nie? A ja tu muszę chodzić, wiesz, po nocach z jakąś młodzieżą, wie, że ja mam gorzej. Ale to nie jest tak, bo każdy ma swoje problemy i każdy, wiesz, inaczej przeżywa. I to potem zrozumiałem, nie? Zjeżdżasz z Gujany i jaki jest następny cel? Gdzie jedziesz dalej? I po jakim czasie? Zjeżdżam z Gujany, no i teraz sobie myślę, tak, no poszedłem do wojska, no bo chciałem pojechać na misję. No ja wiem, no to teraz tam, gdzie byłem, to były misje, czy nie były misje? No niby były misje, no z nazwy to są misje. A nie, kurde, no ja bym chciał pojechać na taką prawdziwą misję, taką, wiesz, kurczę, gdzieś do Afryki albo coś, taką, no, żeby poczuć się jak żołnierz, nie? No wiesz, tam miałem też kaprali, wiesz, którzy już byli z Francji, którzy byli wcześniej we Francji na regimentach i oni byli na misjach, mi tam pokazywali, nie? Że wiesz, ja tutaj byłem w Mali, ten był gdzieś tam, wiesz, w Gabonie, ten tam gdzieś pojechał gdzieś indziej, z Senegalu byli i tak dalej. I kurde, tak to bym chciał pojechać, nie? No i przyjechałem do tej Francji, no i trzeba było wybrać regiment. Ja sobie wybrałem regiment ochronowy. No i wszystko było dobrze, tam nawet testy zdawałem sportowe, fajnie poszło i tak dalej, ja zadowolony. I została mi ostatnia wizyta u lekarza. Przychodzę do lekarza, mówi, no chłopie, z takim kręgosłupem, to na pewno nie do regimentu spadochronowego, bo ja miałem bardzo dużą skoliozę. A mówi, dobra, no ale ten kręgosłup to jeszcze, mówi, ale zobacz, ile ty ważysz. Mówi, wiesz, tam, żeby dostać się do repu, wy tam musicie ważyć ile? 89 kg, 88, ty ważysz 97 kg. Mówi, jeden, że ty jesteś cały pokrzywiony, to jeszcze za duży. Nie ma opcji, nie podpisujecie tego i tyle, nie? No i potem poszedłem do kapitana. Na drugi dzień miałem raport i powiedział mi, że ma dla mnie 2 złe informacje. No jedną już znałem, bo wiedziałem, że nie pójdę do regimentu spadochronowego. Tylko mówię teraz, jaka jest druga informacja? No mówi, słuchaj, że no pierwsza jest taka, że nie pójdziesz do regimentu spadochronowego. To jest pierwsza, a druga informacja jest taka, że masz dostać w ogóle karę aresztu. Nie wiem, czy to o tym wiesz. Ja mówię, no, że... Coś tam chyba słyszałem, ja wiem, no bo to była taka sytuacja przed samym wyjazdem z Gujany, że była u mnie policja militarna i oni się dowiedzieli, że ja podczas mojej wakacji właśnie byłem w Polsce. No i tam zrobili mi oczywiście przeszukanie mojego pokoju i długo było z tym cicho. Było z tym cicho, znaleźli paszport, napisałem raport i cisza. I nic. Pojechałem na staż kaprala, dalej nic. No i mówi, słuchaj, no i teraz sytuacja wygląda tak, że trochę o tym zapomnieliśmy, bo ty zrobiłeś ten staż kaprala, byłeś na misji, byłeś tam, nie było cię, bo byłeś w dżungli. No ale teraz tak, jak przyjedziesz do Francji,
to po pierwsze musisz wybrać nowy regiment, a po drugie, jak tam przyjedziesz, to na dzień dobry pójdziesz do aresztu. Ja mówię, czyli co, przyjeżdżam do nowego regimentu i dostaję areszt, tak? A on mówi, no niestety tak. No i faktycznie tak było. Musiałem sobie wybrać nowy regiment, wybrałem ten regiment piechoty i na pierwszym moim raporcie w regimencie piechoty przychodzę, tam oczywiście bez dokumentów, bo nie miałem dokumentów, to już się dowiedzieli, że nie mam dokumentów i mówią tak, no witamy w regimencie, mam nadzieję, że się odnajdziesz, pójdziesz na drugą kompanię, ale mamy też jeszcze jedną sprawę do załatwienia. Wiesz, gdzie jest areszt? Ja mówię, że ja nawet nie wiem, gdzie jest moja kompania, gdzie aresztu nie mam pojęcia. On mówi, no to się tam popytaj na kompanii i tam masz się stawić o 19. Ja mówię, dzisiaj o 19? On mówi, tak, o 19. Ja wychodzę z tego pokoju, bo to był raport z pułkownikiem, wychodzę z tego gabinetu, patrzę na zegarek, 18:30. No nie ma opcji, mówię, gdzie to w ogóle jest? Jak ja się tam mam spakować? Ja nie wiem w ogóle, o co chodzi. No i przyszedłem na raport na moją kompanię, no i mówię, że słuchajcie, no pułkownik mi powiedział, że ja mam być o 19 w areszcie. No oni to odkręcili i na drugi dzień poszedłem do aresztu, także zdążyłem się przedstawić na sekcji, powiedzieć, że jestem kapral Musiał, że przyjechałem z Gujany, że będę u was na sekcji i tak dalej, no ale że nie będziemy się widzieć przez miesiąc, bo wygląda na to, że idę do aresztu. Oczywiście wszyscy mieli polewę totalną. No i zacząłem swoje życie we Francji, właśnie na regimencie w Nimie od aresztu 30-dniowego. Także zacząłem w ogóle drugiej strony. No ale jak? No i co? Na czym polega ten areszt? Że siedzisz normalnie zamknięty? Tak, siedzisz normalnie zamknięty, tylko to nie jest taka, wiesz, cela jakoś jak tam w więzieniu. Znaczy, nie wiem, nigdy nie byłem w więzieniu, więc nie wiem, nie jestem w stanie powiedzieć. Ale głównie to wygląda tak, że masz jeden budynek na terenie regimentu, taki murowany, zaraz przy wejściu w ogóle. Tak wygląda niepozornie, tam wiesz, i masz, ale za to więźniowie się wyróżniają. W każdym razie, masz tam, wiesz, on jest zamykany na noc, także nie możesz wychodzić. Masz takie, to w ogóle wygląda jak, mi się też tam jakieś konie były, wiesz, bo to wygląda naprawdę jak dla koni to wygląda. Takie pomieszczenia są takie specyficzne po prostu. I tam masz łóżka takie rozłożone, polowe. No i tam na tych łóżkach masz, w jednej sali masz chyba 11 osób. Ja przeważnie jak byłem w areszcie, było tak po 6, po 7 osób. Jak ja byłem, tak raz było chyba z 12 i raz byłem w 3 osoby, to masakra. No i wygląda to tak, że każdego dnia przychodzi taki twój odpowiedzialny za ciebie taki kapral szef. Ja akurat fajnie trafiłem na takiego Polaka, mega w porządku. Przychodzi po ciebie, budzi cię, no i od rana sprzątasz. No i tam zajmujesz się ogólnie sprzątaniem na regimencie. Jak jest jesień, sprzątasz liście, jak jest zima, to odśnieżasz, a jak jest lato, to tam wyrywasz chwasty, nie? Zawsze ci znajdą zajęcie. I od rana do wieczora coś tam robisz. No w każdym razie, oni są, znaczy ja też byłem ubrany na wojskowo i miałem taką kamizelkę pomarańczową i śmigałem sobie po tym regimencie, tam żeśmy też śmieci wywozili. Ogólnie zajmujesz się taką infrastrukturą, jesteś takim cieciem po prostu na tym regimencie. Ogólnie według mnie, ja tam spędziłem też jeden z takich lepszych czasów, bo ogólnie w tym areszcie trafiłem na mega spoko osoby. To też była okazja do tego, żeby poznać osoby z innej kompanii i się wypytać, wiesz, ja byłem w ogóle nowy w tym regimencie, nie wiedziałem co i jak. Będąc tam w areszcie miałem czas, żeby po pierwsze pozwiedzać cały regiment, bo powyrywałem chwasty gdzie się dało, także pozwiedzałem cały regiment, wiedziałem co gdzie jest. Popytałem się na innych kompaniach, co to jest za sekcja tam, na którą idę. Popytałem się też, jak jest na innych kompaniach i tak dalej. Dowiedziałem się, że fajnie trafiłem, żeby będę miał w porządku sekcję. No i przede wszystkim miałem dużo czasu na trening, bo tam wiesz, jak nie sprzątasz, no to co masz robić? Nie masz telefonu, bo ci zabierają telefon. Nie masz co robić, no to z nudów, tak jak w dżungli, nie? Z nudów ćwiczysz. No to pamiętam, że w areszcie zacząłem skakać na skakance i tak jak na początku, wiesz, skakałem tam po, nie wiem, 4-5 minut i wiesz, no już tam czułem łydki, już nie szło to tak dobrze, też opornie bardzo skakałem, to już normalnie po tych 30 dniach śmigałem sobie na krzyż, skakałem godzinkę, półtorej godzinki, także tam też się fajnie wyrobiłem, no i cały czas się podciągałem, bo tam mieliśmy drążek, nie? Tyle w tej części. W następnej porozmawiamy o misji w Nigrze i przejdziemy do pytań z komentarzy. Moim dzisiejszym gościem Kacper Musiał, a partnerem odcinka jest I am Inspiration. Brzmi tajemniczo.